Minęła 13. Piotr Kieraga, zapraszam na informacje. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas wczorajszego spotkania z mieszkańcami Puław przekonywał, że węgla nie zabraknie, a ponadto będzie on tańszy. Jarosław Kaczyński mówił, że część odpowiedzialności za skuteczne rozprowadzenie węgla leży po stronie samorządów, a nie władzy centralnej. Sprawy związane z energią elektryczną państwo pewnie znają. Ta energia elektryczna będzie dzisiaj energią do pewnego poziomu tanią w tym sensie, że nie droższą niż w tej chwili. 2000 kWh, 2600, na pewno chodzi 3000 dla gospodarstw rolnych i takich wielodzietnych, rzeczywiście wielodzietnych rodzin. Jeszcze w pewnych innych przypadkach, na przykład przy niepełnosprawnych, to już wymieniałem, 2600. Ale ta energia będzie. I jednocześnie uruchomiliśmy procesy, które doprowadzają do tego, że węgiel będzie tańszy. Nie tylko dlatego, że będzie ta dopłata, tylko dlatego, że poprzez inne zabiegi zdołamy doprowadzić do stanu, w którym cena węgla będzie tak skonstruowana, iż można powiedzieć, no to jest pewna przenośnia. Ten węgiel tani polski będzie pomieszany z tym węglem, ale nie fizycznie oczywiście, z tym węglem dużo droższym z importu. W trakcie sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wystąpił online prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który ponownie zaapelował o systemy obrony przeciwlotniczej i ogłoszenie Rosji państwem terrorystycznym. Dziękuję za możliwość wystąpienia przed państwem. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy może stać się pierwszą organizacją międzynarodową, która ogłosi Rosję państwem terrorystycznym. Europa może odegrać historyczną rolę w tworzeniu specjalnego Trybunału do spraw zbrodni rosyjskich na Ukrainie. Zróbmy to. To będzie najlepszy sposób na ochronę zasad prawa międzynarodowego. Europa może przejąć inicjatywę w staraniach o naprawienie szkód wyrządzonych przez tę wojnę. Musimy stworzyć odpowiedni mechanizm kompensacyjny i zaproponujemy, jak to zrobić. Odpowiedni projekt został już przygotowany przez Ukrainę. Proszę o poparcie zarówno w Europie, jak i na szczeblu Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Po raz kolejny wzywam państwa do zapewnienia Ukrainie wystarczającej liczby nowoczesnych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Już w tym roku musimy chronić nasze niebo przed terrorem Rosji. Wojna trwa, więc potrzebujemy ich tak szybko, jak to możliwe. 232 dni. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przeważającą liczbą głosów przyjęło rezolucję potępiającą rosyjską próbę aneksji terytorium Ukrainy. Za rezolucją opowiedziały się 143 kraje, wstrzymało się 35, a przeciwko było tylko 5. Rosja, Białoruś, Korea Północna, Nikaragua i Syria. Przed momentem byliśmy świadkami bardzo ważnego historycznego momentu w dziejach najnowszych Zgromadzenia Ogólnego ONZ. 143 głosy potępiające Rosję. To niesamowite. Co więcej, tylko 4 kraje opowiedziały się przeciwko. Myślę, że społeczność międzynarodowa dokonała właściwego wyboru, by bronić zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Nie jestem zaskoczona wynikiem głosowania, ale jestem zachwycona, widząc końcowy rezultat. To silny sygnał dla Rosji, że nie może zastraszyć reszty świata. Przedstawiciele Kremla myśleli, że mogą wezwać do tajnego głosowania, by uzyskać korzystniejszy rezultat. Ten rezultat to wiadomość dla Rosji, wiadomość od całego świata, że musi zaprzestać agresji na Ukrainę. Dzisiaj Zgromadzeniu Ogólnemu zaprezentowano upolityczniony i skrajnie prowokacyjny dokument, który nie tylko ignoruje wszystkie fakty, ale zawiera również kontrowersyjne zarzuty, które mogą zniweczyć wszelkie wysiłki na rzecz dyplomatycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie. W środku nocy mieszkańców Mikołajowa obudził dźwięk rakiet. Rosjanie zaatakowali m.in. obiekty cywilne, zniszczyli 5-piętrowy budynek. Ratownicy wciąż szukają ludzi, którzy mogą znaleźć się pod gruzami. Na miejscu jest nasz korespondent Witold Newelicz. Dzisiaj w nocy o godzinie 2 mnie obudziły detonacje.
było ich kilkanaście, a ta najpoważniejsza jednak odbyła się tutaj w tym budynku za mną. No, śmieć poniosły na tą chwilę. Wiadomo, że to są już osoby bardzo wielu rannych. To jest budynek mieszkalny. Nie ma tu w pobliżu żadnych instalacji wojskowych, ani też infrastruktury krytycznej, która ostatnio stała się celem rosyjskich ataków. Akcja ratunkowa w tej chwili trwa. Spod gruzów wydobywane są w tej chwili jednak ciała. Na tą chwilę tych ofiar jest trzech. Ja rozmawiałem z prezoficerem, rzecznikiem komendy w innych miejscach Mikołajewa, również doszło do takich ataków, ale ten tutaj doprowadził do najpoważniejszych zniszczeń. No, życie ludzi w tym mieście jest jednak koszmarem i jedną wielką udręką. Tutaj nie ma praktycznie mocy, żeby nie zdarzył się atak rakietowy. Funkcjonariusze CBA i CBŚP zatrzymali na polecenie prokuratury regionalnej byłych członków spółek z branży outsourcingowej, m.in. prezesa i szefa rady nadzorczej spółki Personel Serwis Tomasza H. i Tomasza M. Warto wspomnieć, że w lutym tego roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych podpisało umowę z konsorcjum Personel Serwis powiązaną z zatrzymanymi na obsługę procesu wydawania polskich wiz oraz obsługę tzw. małego ruchu granicznego. Odpowiednie służby muszą tę sprawę wyjaśnić. Jestem przekonany, że te działania, które podejmują, zmierzają właśnie do tego wyjaśnienia. Wiem, że sprawa jest wielowątkowa. Także kolejne osoby były w tej sprawie zatrzymane i sprawa musi zostać wyjaśniona. Ja nie chciałbym się podejmować w tej chwili oceny kwestii, których szczegółów nie znam, bo nie znam szczegółów przetargu jednego czy drugiego, ale jestem przekonany, że po to są te służby i po to podejmują takie działania, aby ta sprawa została wyjaśniona i także zostało wyjaśnione, dlaczego akurat taka, a nie inna firma w danym przetargu została wybrana, bo często to są kwestie, które nie są tak, one na pierwszy rzut oka wydają się proste, prawda? I być może rzeczywiście trzeba było inaczej się zachować, ale zapewne były też jakieś racje, które wskazywały na to, że ta firma akurat w tym przetargu została wybrana. Tak jak powiedziałem jeszcze raz, sprawa musi zostać wyjaśniona i sprawa będzie wyjaśniona. Przewoźnik kolejowy Polregio uruchamia nowy kanał sprzedaży biletów, to wideomaty z funkcją e-kasjera, które na początek w ramach pilotażu pojawią się na 10 dworcach kolejowych. Pomysł na wideomat narodził się przede wszystkim z analizy danych handlowych oraz marketingowych, z których wynika jednoznacznie, że jest duże zapotrzebowanie na rynku polskim klienta, który chciałby być obsługiwany przez żywą osobę, tak, w kasie biletowej. Niestety kas biletowych jest stosunkowo niewiele w stosunku do ilości stacji i dworców kolejowych w Polsce, więc postanowiliśmy poszukać, wymyśleć uniwersalne rozwiązanie, tak, zuniwersalizowane, czyli jakościowo, żeby było w każdej lokalizacji takie samo, ale również jego dostępność, żeby była taka sama. I stąd narodził się pomysł wideomatu z funkcją e-kasjera. To wszystko w tym serwisie. Już za chwilę gośćmi Ilony Januszewskiej będą Marcin Porzucek z Prawa i Sprawiedliwości i Karolina Pawliczak z Lewicy.